świat się zmienia, w sklepach pojawia się coraz więcej nowości, ale też widzę takie dwa trendy. Pierwsze, wszystko jest mniejsze, a po drugie, przybywa bardzo podróbek. I dzisiaj odcinek będzie właśnie o podróbkach. Oczywiście taką klasyczną podróbką, którą znamy wszyscy, nie trzeba tutaj tłumaczyć i właściwie uznajemy, że to jest status quo. To jest cukier wanilinowy, czyli cukier z chemiczną wanilią, którego używamy w kuchni od lat. Ale pamiętajmy, że to nie ma nic wspólnego z prawdziwym cukrem waniliowym, z prawdziwą wanilią, która jest bardzo droga, ma słodki, przyjemny, sympatyczny, taki uwodzący aromat. A tutaj mamy chemiczną wanilinę, która jest po prostu wali nas w pysk swoim aromatem. Kolejna rzecz, bardzo popularne do dziś, w wielu domach używane zapachy, tak zwane do ciast. Czy waniliowy, ale tak naprawdę jest to zapach wanilinowy, czy migdałowy, czy rumowy, czy arakowy, wszystko jedno. To też jest mieszanina po prostu oleju rzepakowego z dodatkiem sztucznego aromatu. To nie ma nic wspólnego ani z wanilią, ani z migdałami, ani z rumem. Taką ordynarną podróbką, też już o tym wiemy, są oczywiście różnego rodzaju miksy, śmiksy, które wyglądają jak masło, mają tutaj nawet taki skopek, z którego wylewa się mleko, ale niestety jest to podróbka, bardzo często 65% tłuszczu, miks tłuszczowy do smarowania. No właśnie, uważajmy na tego typu produkty, także na słynne MR, ponieważ nie może to być nazywane teraz masło roślinne, tylko zobaczcie, jest na opakowaniu MR. Jest to po prostu pleonazm, bo przecież masło może być tylko z tłuszczu mlecznego, a masło roślinne nie występuje. To jest dokładnie tak samo jak ptasie mleczko. Jest to po prostu margaryna, pamiętajmy o tym. Dalej. Tu mamy coś, co jest ekskluzywne, reklamowane w wielu miejscach, polecane przez szefów kuchni. Jest tutaj napis klasyczne, ale to też nie jest masło. To też jest miks masła i margaryny. Wszystko to, co jest roślinne, nazywać powinno się margaryną, a nie wegemasełkiem, wegemiksełkiem i tak dalej. Z tłuszczu roślinnego jest margaryna, jeśli jest on utwardzony, natomiast masło jest z tłuszczu mlecznego. Amen. Dalej, wejdźmy troszeczkę głębiej i zobaczmy, co mamy w chipsach. Chipsy są bardzo popularne i to są na przykład chipsy odtłuszczone, ale one również nie są zrobione z prawdziwych ziemniaków i w tym sensie są podróbką, bo są takim zlepkiem bardzo przetworzonym. Już mówię czego. Płatki ziemniaczane, skrobia, czyli mąka ziemniaczana, olej rzepakowy, cukier, serwatka w proszku, emulgatory, lecytyny, monoidy, gliglicerydy kwasów tłuszczowych, sól, czosnek, wzmacniacz smaku, glutaminian monosodowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chipsy to są ziemniaki plus na przykład sól, papryka, ewentualnie jakiś czosnek czy jakieś inne zioła, to są prawdziwe chipsy. Te chipsy zrobione są z ziemniaka, który został zmumifikowany, który został z niego jedynie proszek, a potem to jest wszystko wybełtane z różnymi rzeczami. I tego typu chipsy, mimo że mają mniej tłuszczu, ale ten proszek po nich widać, słychać i czuć, o proszę bardzo, raz. To mogą być również chipsy w tubie, takie jak te, jakiekolwiek inne, nawet nie umiem do końca tego otwierać. O dobra, tak otworzymy. One muszą być nie tylko w takiej tubie zabezpieczone, ale muszą być też biedaki w takiej rynience, już ją tutaj pokazuję, o, bo taka rynienka zwiastuje nam najbardziej przetworzony produkt i piękne chipsy, które wyglądają jak wkładka do butów dla chorych na płaskostopie i również są, proszę bardzo, z proszku. Jemy ten przetworzony, przepraszam za wyrażenie, syf, ale tak to wygląda, a teraz super modne i super popularne, tak zwane long chips z angielska, czyli chipsy długie. Tu akurat o smaku sera i zielonej cebulki. Proszę bardzo, również muszą być w rynience. Dlaczego? Dlatego, że również są z proszku. Czyli wyciągamy ten najbardziej przetworzony produkt, ten ziemniak, który już nie ma żadnych wartości odżywczych, tę mąkę ziemniaczaną, ten proszek, te płatki, bełtamy to z czymś i sprzedajemy za ciężką kasę
tym, którzy nie znają prawdziwego jedzenia. Dobrze, co jeszcze jest podrabiane tak naprawdę nagminnie? Zwróćcie uwagę na ten oto szczegół. Kabanosy. Kabanosy. Kaban po turecku to jest świnka, tak? Kabanosy są wyprodukowane z mięsa wieprzowego i wysuszone. Jedynym konserwantem w kabanosach powinno być powietrze, suchość, tak? Suszenie to stara metoda konserwacji żywności. I zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy tutaj kabanosy z kurczaka. Okej, jest to jakiś wariant, czyli już można powiedzieć trochę podróbka, bo nie ze świnki, a z kurczaka. Ale zobaczcie, czy to są kabanosy. Zwróćcie uwagę, że to jest po prostu kiełbasa. To w ogóle nie jest suche. Jak można to uznać, że to jest kabanos, jak w środku to jest po prostu mokre? Co się dzieje? Producent sprzedaje nam po prostu wodę. Kabanos powinien być suchy, powinien mieć mało wody w sobie, a to jest po prostu troszeczkę mocniej podwędzona czy troszeczkę podsuszona kiełbasa. Podobnie jest tu. Zobaczcie, tutaj to już jest w ogóle wytwór typowo chemiczny, ale też on jest nawet mokry. Jak dotknę ręką tego kabanosa, to on jest mokrutki. Przepołowię go, tutaj już stoi taki admirator kabanosów i w środku on jest mokry. Na mnie to nie jest kabanos, to jest kiełbasa, ale jest ciężki. Jest ciężki, proszę Państwa. Ciężki to znaczy, że sprzeda się drożej, ma w sobie dużo wody. Szukajmy kabanosów, które są wysuszone i które nie mają w sobie konserwantów. To nie jest kabanos, to jest po prostu kiełbasa. Dalej, co my tu mamy? Miód, chyba też już każdy wie, że miód powinien być z pasieki, która jest uznana, gdzie powinien być podany producent, numer weterynaryjny i tak dalej. A tutaj mamy miód. I tu jest napisane, proszę Państwa, że kraj pochodzenia, informacja podana na opakowaniu. Długo szukałam, znalazłam tu na kubeczku. Informacja jest taka. Polska, Bułgaria, Ukraina. To znaczy, że jeden ul był w Polsce, drugi był w Bułgarii, a trzeci był w Ukrainie i to wszystko pomieszali, wymieszali, wlali do jednego garnka i tak oto zrobili. I to jest właśnie typowy miód supermarketowy. On będzie tani, on będzie wymieszany, on będzie wiecznie płynny jak Lenin, wiecznie żywy. Tak to z nim będzie. Na takie miody uważajmy. Miody, pamiętajmy, polskie, poza akacjowym tak naprawdę krystalizują. I im dalej w rok, że tak powiem, listopad, grudzień, styczeń, one powinny być skrystalizowane. Jeśli nie krystalizują, znaczy, że mieszanka, że bałagan straszny, że nie wiadomo, co to za miód, nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Tak naprawdę ten miód jest mało wartościowy i naprawdę nie wiem, skąd on pochodzi, bo Polska, Bułgaria i Ukraina może być właściwie zewsząd. Dalej, coraz bliżej okres świąteczny i będziemy kupować pierniki. Pamiętajmy, że prawdziwe pierniki, te takie naprawdę super prawdziwe, są zdrowe. Dlaczego? Dlatego, że są zrobione z mąki żytniej. Z mąki żytniej na prawdziwym zakwasie, to jest takie ciasto jak ciasto chlebowe z dodatkiem miodu i przypraw korzennych. Jeśli są oblane gorzką czekoladą, tak jak te oto katarzynki, to też dobra nasza. Mąka żytnia powinna być podstawą dobrego piernika. A co mamy? A mamy tutaj, proszę Państwa, pierniki bardzo głupie, bardzo tanie, z mąki pszennej. Tak one wyglądają, nikt tam się nie przejmuje, czy one są korzenne. Szczerze mówiąc, sam cukier, ta polewka, ten lukier też jest cukrowy. Korzeni w ogóle nie czuć, miodu w środku nie ma i mąka pszenna. Dla mnie takie pierniki to typowa podróbka. Tu jest też ciekawa rzecz, że podrabiać można oczywiście wszystko i tutaj mamy napisane Snow Crab. Ja nie wiem, czy to jest nazwa firmy. Owszem, jest tu napisane też paluszki surimi, ale Snow Crab, czyli krab śnieżny, to jest krab najchętniej poławiany właściwie na całym świecie. Bardzo dobre mięso. Natomiast oczywiście paluszki surimi nie mają nic wspólnego z krabem. One mają barwione, te paluszki są barwione, a te kawałeczki są zrobione po prostu z mięsa białej ryby. Więc nie sugerujmy się, że jest to snow crab, czyli krab śnieżny, jak nazwa wskazuje.
bo w środku tego kraba śnieżnego 0%. Jak dla mnie też podróbka. Podrabiać można wszystko. Tu mamy na przykład podrabiony kawior z łososia. Napisane jest dużymi literami kawiar, salmon. Tak, tutaj jest na tym małym takim emblemaciku. Ale w środku, jak się wczytać, co też jest bardzo ciężkie, to wiemy, że to jest po prostu bulion rybny, barwiony i wypluwane są takie właśnie oto o żelatynowe kuleczki i nie ma to nic wspólnego z kawiorem z łososia, jest to po prostu imitacja. Ale jeśli jest to imitacja, bo ja rozumiem, że są ludzie, którzy takie rzeczy lubią i kupują, to powinno być to napisane, a tu jest napisane kawior, kawiar, tak jest napisane, przestań, to jest kawior, a nie kiełbasa, uspokój się. Kawior, znaczy przepraszam, to jest podrobiony kawior, nie będziesz podróbek jak. Kawior z łososia i nie ma nic, jeszcze tu jest napisane sabor tradicional. To nie, pewnie jest jakieś hiszpańskie albo coś takiego, natomiast nie ma tutaj napisane, że to jest imitacja, a jest to podróbka. Dobrze, pies tutaj szczeka, bo przechodzimy do wędlin. Wędliny też są podrabiane. Zobaczcie Państwo. Tutaj mamy tak, szynka, przypominam, pupa świńska, tak? Tu mamy szynkę drobiową. Nowość. Gdzie indyk i kurczak, bo to jest indyk i kurczak, mają pupę? Nie mam zielonego pojęcia, ale jak dla mnie jest to również podróbka. Mięso z indyka 35%, mięso z kurczaka 35%, więc to jest to taka szynka, gdzie właściwie to jest mielonka, bo to jest wymieszane wszystko razem, tak, wymielone. Woda, skrobia, tapioki, o ciekawe, maniok nawet dodają do polskich wędlin, wspaniale, i to jest ta nowość. To nie jest szynka, proszę Państwa. Producent może tak to nazwać, ale dla mnie jest to podróbka szynki, jest to po prostu mielonka. Tu mamy podobną rzecz. Szynka złota z piersią indyczą. Ech, mam ten nóż, ale to jest też w plastiku. O, i proszę bardzo, tak wygląda szynka. Czy tak wygląda szynka, proszę Państwa? Nie sądzę. Skład tego czegoś to jest taki, następujący. Wędlina drobiowa, grubo rozdrobniona, parzona. Czyli szynka się rozdrabnia? No właśnie nie, szynka to jest kawałek mięsa. Składniki: mięso z fileta z piersi indyka, woda, skrobia ziemniaczana, substancje zagęszczające E407, E1442, raz, dwa, trzy, cztery stabilizatory przyprawy, do tego sorbinian sodu. To nie jest szynka, jeszcze raz mówię, to jest mielonka. Nazwa szynka jest tutaj absolutnie niestosowna i nie powinniśmy takich produktów kupować, jeśli chcemy zjeść szynkę. Tu jest podobnie, szynka tostowa. Szynka tostowa, mięso wieprzowe, woda, sól, skrobia modyfikowana, białka, glukoza, ale jest to również, proszę zobaczcie, że to jest zrobione z kawałków mięsa. I szynka konserwowa nie jest prawdziwą szynką, no bo kto widział pupę świńską w takim kształcie? No bardzo przepraszam, no nie ma czegoś takiego, co by tak wyglądało. Widać, że jest to wędlina, która powstała z różnych kawałeczków, jest zrobiona, uklepana i tak naprawdę nie jest to kawał mięsa, tak jak to powinno być w przypadku szynki. Tu jest też bardzo ciekawe, polędwiczanka z warzywami. Ciekawe, czy ma w środku polędwicę, muszę znaleźć. Mięso wieprzowe 30%, nie jest napisane, czy to jest polędwica, na pewno nie. Woda, warzywa w zmienionych proporcjach, papryka, marchew, ogórek, ocet, cukier, skórki z kurczaka, polędwiczówka, wspaniale. Zobaczmy, co jest w środku. Wygląda to tak. Czy ma to coś wspólnego z polędwicą? Nie ma. Pamiętajmy, że producenci żywności będą żonglowali nazwami, będą wymyślać polędwiczanki, polędwiczówki, schaboszczanki, schaboszczówki, szynkówki i tak dalej, ale tak naprawdę dla nas konsumentów najważniejsze jest to, żeby sprawdzić skład tego cuda. Jest to po prostu mielonka, tylko lepiej nazwana. Tu mamy z kolei tak, pasztety, które nie mają w sobie mięsa. To już nie będę nawet tego mawiać. Mięsa jest 0%, głównie jest mięso oddzielone mechanicznie. Tu mamy pasztet z bażanta z truflami, proszę Państwa. Czyli zrobiło się światowo.
Muszę to odczytać, bo tu jest wszystko tak dookoła, jest ten skład. Już paczam i nie mogę, bo to trochę zajmie. Jest pasztet z kurczaka, bażanta i wieprzowiny, ale to jest napisane tu tymi małymi literkami, ale dużym jest co napisane? Pasztet z bażanta, z truflami. Hmm? Pasztet z bażanta, czyli zaznaczyli bażanta, ale tak naprawdę z kurczaka, wieprzowiny z dodatkiem bażanta. No dobra, no to czytamy, jaki jest ten skład. Mam wątroba kurza na pierwszym miejscu, czyli jest jej najwięcej. Duszone mięso bażanta 19%. Ale bażant 80% z tego stanowi woda, boczek wieprzowy, czyli tego bażanta jest jeszcze mniej, cebula, oliwa z oliwek, proszę bardzo, pieczarki są, tak? Z tych grzybów, to mają być te trufle. Mleko odtłuszczone w proszku. Wino, koncentrat wina 1%, błonnik z grochu, jaja w proszku, czosnek, cukry, skrobia kukurydziana, aromaty. A trufle? 0,03. 0,03% jednego. Ile tych trufli tutaj jest? Oczywiście załatwiają to też aromatem truflowym. W ogóle to nie pachnie. Pachnie to normalnie jak jakiś taki pasztet, który byłby z puszki. Jak smakuje? Czy smakuje truflą? Chciałbyś spróbować. Tak? Chciałbyś? No powiedz. No, powiedział. Nic, kompletnie nic, żadnej trufli nie czuję. Ten, i ten bażant, i ta trufla to jest nieźle, niezły chwyt reklamowy, także zwracajmy uwagę na to, czy rzeczywiście w bażancie jest prawdziwy bażant i w trufli jest prawdziwa trufla. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która też jest typową podróbką, bo jest to klasyczny ser topiony. Tutaj mamy gołdę, proszę Państwa. Ja nawet nie umiem tego otwierać, bo ja nie za bardzo jestem zaznajomiona z tymi oto serkami. Denerwuje mnie to, że coś, co jest super mocno przetworzone, w dodatku kupujemy i produkujemy tyle tego plastiku. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich torebeczek sera topionego, które moglibyśmy kupić w kosteczce albo w pudełku. I o, proszę bardzo, tak to wygląda. O, to jest ten ser, który udaje ser żółty, a jest serem przetworzonym, stopionym, przetopionym, z dodatkiem wody, z dodatkiem topników. I podobnie jak te chipsy, on powinien gdzieś na, razem z tymi chipsami być na tej samej tej, bo zobaczcie tutaj, co robimy. Jest tindirindim, 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 puk! I mamy kulkę, po prostu kulkę takiego sera, bo jest to ser topiony, który właściwie nadaje się świetnie jako kit do okien, a nie jako coś do jedzenia. Ale to jest hit, proszę Państwa, to znalazłam. Otóż mamy tu napisane fettine gourmet al gorgonzola. Wygląda to naprawdę zacnie, że to gorgonzola i że w ogóle no super. A jak przeczytamy skład, to jest to ser topiony w plastrach z gorgonzolą, z czego gorgonzola to jest 30%. Zobaczmy, jak to wygląda. Jestem pewna, że to też jest w plastrach, ależ oczywiście, ponieważ jest to zwyczajny ser topiony. O, tak to wygląda. Proszę. Takie grubsze są te plasterki. I teraz otwieramy ser top. Czy czuć gorgoce? Nie za bardzo, jakby powiedział ten, który nie potrafi wymawiać R. Wyciągam. Ledwo mi to idzie, bo już mi się to popsuło i znowu mam to samo, prawda? I to coś kosztowało jakieś 9 zł, to opakowanie, czyli raz, 2, 4, 6 takich plasterków sera, nie sera, bo to jest ser topiony, 150 gramów, kosztowało 9 zł za coś, co jest mocno przetworzone i paskudne. Zanim więc kupisz, zanim wrzucisz do koszyka, sprawdź, czy na opakowaniu jest to słowo, którego szukasz. Czyli, czy rzeczywiście na opakowaniu kawioru jest napisane kawior. Czy na czekoladzie jest napisane czekolada. I czy na szynce jest napisane szynka. Później bardzo dokładnie sprawdź skład. Bo może nam się wydawać, że to coś jest
szynką, czekoladą, śmietaną, a może się okazać zwyczajną podróbką. No i używaj swojego zwykłego chłopskiego rozumu. Jeśli producent żywności mówi, że to coś, co waży 100 kilo i jest ciężkie i grube, jest kabanosem, to powiedz mu, ależ producencie żywności, przecież to jest zwykła, ordynarna kiełbasa wypchana wodą, no i pan producent po prostu, czy pani producentka chce na mnie zbyt dużo zarobić. Dobra, doczekałeś się, a niech cię. Proszę bardzo. Głos. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i kitu do okien w postaci sera topionego. Nie kupujcie.